byłam wtedy 2 lata po studiach, po skończeniu polonistyki w Krakowie i wydawało mi się wtedy, że ja tylko i wyłącznie mogę pracować właśnie w wielkim biznesie, gdzie się będę mogła rozwinąć i być taka nowoczesna, jak wszystkie nowoczesne kobiety świata i absolutnie nie mogę utknąć w szkole, więc kiedy dostałam się do tej firmy, wydawało mi się, że no, że Pana Boga za nogi chwyciłam. Zajmowałam się organizacją szkoleń i od przynieść, wynieść poza miasto i przygotuj materiał Xero przez coraz to większy zakres obowiązków, no aż do takiego momentu, kiedy zaczęłam przygotowywać swój program szkoleniowy. Ja prowadziłam taki fragment szkoleń dla sekretarek zarządzania czasem. Ale znowu, to się wiązało z tym, że należy wyjechać z domu na 3 dni. Oprócz tego, że dobrze się czułam w tym, co robiłam, przywoziłam pieniądze, których nie zarobiłam przez cały miesiąc, pracując inaczej. A z drugiej strony wracałam po 3 dniach do domu i za każdym razem miałam ten wyrzut sumienia, że tutaj w domu czekają na mnie moje dzieci, a ja tam z jakimiś kobietami po świecie biegam i się zabawiam. Pojechałam do Zakopanego, była wiosna, mieszkałyśmy tam w takim wspaniałym ośrodku, komfort, po prostu komfort. Wyszłam, pamiętam, rano na balkon Giewont, tam przede mną piękne Tatry i było mi tak strasznie źle wtedy. Jacek, rzeczywiście wtedy to był czas, kiedy wchodziły telefony komórkowe. Ja do tej pory w ogóle nie potrzebowałam telefonu komórkowego, a ponieważ zaczęłam na te szkolenia jeździć, no to mąż mi zakupił telefon. Ja przez ten telefon tam z tymi dziećmi rozmawiałam z tych Tatr.